Uczy Polaków cierpienia. Od wielu pokoleń szkoli nas w tej trudnej sztuce. Pomni na słowa świętego Piotra, iż gdy trochę pocierpicie, Bóg sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje, nie powinniśmy się przeciw temu buntować ani naszym zwątpieniem obrażać Bożej mądrości. Albowiem, posiadłszy umiejętność cierpienia doskonałego, będziemy niezwyciężeni. Świętemu Andrzejowi Boboli. Wyrwano język przez otwór wycięty w karku. Jego oprawców irytowało wzywanie przezeń Jezusa i Maryi, gdy mu wybijali zęby i wyrywali paznokcie, gdy mu na kształt tonsury i ornatu zdzierali skórę z głowy i pleców, gdy mu wybijali oko, odcinali nos i uszy, gdy go przypalali żywym ogniem. A przecież z ich szyi zwisały krzyże, drewniane, srebrne, nawet złote, zdejmowane ze szlacheckich karków razem z głowami. Kołysały się nad umęczoną twarzą, gdy pochylali się nad nim, by szydzić z jego poniżenia. I zdarzało się, że rzeźbiony zbawiciel musnął rozedrgane ciało, a on czuł wówczas nie chłodny dotyk metalu, lecz ciepło przyjaznej dłoni niosące pokrzepienie. Wytrzymaj, już niedługo. Wiem, co mówię, znam to. Wtedy bezgłośnie powtarzał za mistrzem, którego wszak nade wszystko i we wszystkim pragnął naśladować. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Zaiste. Nie wiedzieli kozacy, co czynią, kiedy dziewięć lat wcześniej wnieśli w granice Rzeczypospolitej ogień i miecz. Jaki dur ich opętał, że wespół z poganami zaczęli szerzyć w spokojnych krainach krzywdę i gwałt, zniszczenie i śmierć. Skąd wzięli się 16 maja 1657 roku w Janowie Poleskim? Tysiąc bez mała kilometrów od zaporoża. Nienawiść wrosła w serca i zatruła krew pobratymczą, jak to celnie spłętował Henryk Sienkiewicz. A przecież zaledwie trzy i pół dekady wcześniej pod Chocimiem, gdy husaria pod Lubomirskim szła do ataku na Janczarów, to mołojcy w swoim okopie rzucali czapki w górę i krzyczeli do Sachajdacznego, aż ziemia drżała. Puskaj, baćku, z lachami umiraty! To znowu słowa nieocenionego Sienkiewicza z powieści Ogniem i Mieczem włożone w usta starego Zaćwilchowskiego, który wspomina jak to dawniej, choć wśród rozterków, lepsze bywały czasy. Dokładnie 36 lat wcześniej kozacy, wespół z Polakami, ramię w ramię, krwi serdecznej nie skąpiąc, bronili chrześcijaństwa. Ekumenicznie, można by rzec. Szkoda, że tak szybko zabrakło tej ekumenii. Cóż to jest 36 lat? W gronie katów Andrzeja Boboli mogli się znaleźć uczestnicy tamtych, dawniejszych wydarzeń. Lepiej wierzyć, że ich tam nie było, że polegli w szlachetniejszych bojach, czy to własnymi piersiami zastawiając bisurmańskiej nawale drogę do cywilizowanego świata, czy na poły bandycko świecąc pożogą pod murami carogrodu, czy choćby nawet na beresteckim polu. A Janów Poleski najechała dzika banda, jakich wiele generuje długotrwała wojna. Samozwańczy obrońcy prawosławia przynieśli prawosławiu tylko wstyd i hańbę. Cóż to za rany masz na twoim ciele? To pytanie izraelski prorok Zachariasz mógłby równie dobrze skierować do polskiego Jezuity. A on, zgodnie z prawdą, odpowiedziałby słowami Zachariaszowej księgi: Tak mnie pobito w domu moich najmilszych. Choć przyszedł na świat w odległej strachocinie, nieopodal Sanoka. Pokochał Ziemię Pińską jak swoją. Tym bardziej więc rozpalało go pragnienie, by zamieszkujący ją lud przywieść do jedności ze świętym apostolskim Kościołem katolickim. Za każdą cenę. Gdy przyszło płacić, nie targował się. Aż trzech z pięciorga patronów Polski było męczennikami. To daje do myślenia. Święty patron bowiem, jak uczy katechizm Kościoła katolickiego, jest wzorem miłości i zapewnia wstawiennictwo u Boga. Za jego przykładem mamy podążać śladami Chrystusa, a jego charyzmat ma nam pomagać w uświęceniu. Czyżby więc nasza ojczyzna miała z Bożego nadania kroczyć drogą męczeństwa? Miał, żeby to być plan opatrzności dla narodu polskiego? Przecież nie tego zgoła sobie życzymy. Stanowczo wolelibyśmy, aby nas otaczał blaskiem potęgi i chwały, a Rzeczpospolitą ochraniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które pognębić ją miały. Czy nie dość się nacierpieliśmy? Od dwóch i pół stulecia nic innego nie robimy. Najpierw 23 lata krojenia nieszczęsnego ciała najmilszej matki ojczyzny naszej. Później 123 lata rozbiorowej niedoli, 5 lat brunatnej okupacji i 49 okupacji czerwonej. Bez mała pół wieku komunistycznego jarzma, a po nim trzy dekady postkomunistycznego zaczadzenia. A już u naszego progu stoi zrównoważone piekło klimatyczno-genderowego totalitaryzmu. Ekologiczny kołchos i energetycznie odnawialna nędza. Boże, czy to nie wystarczy? Panie Boże zastępów, pytamy słowami Psalmu 80, jak długo gniewać się będziesz, choć lud twój się modli? Nakarmiłeś go chlebem płaczu i obficie napoiłeś go łzami. Zrobiłeś z nas powód zwady dla naszych sąsiadów, a wrogowie nasi z nas szydzą. A przecież, powtórzmy za prorokiem i w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedyś ty chłostał. I co wciąż słyszymy od Ciebie w odpowiedzi? Apokaliptyczne wyjaśnienie: Ja wszystkich, których kocham, karce i ćwiczę. Chrystus Pan tak właśnie traktuje swoich przyjaciół, co osobiście wyjaśnił świętej Teresie z Avili przez całe życie dręczonej rozlicznymi dolegliwościami. Krewka hiszpanka nie powstrzymała się wówczas odciętej riposty. To już się nie dziwię, dlaczego masz ich tak niewielu. Zaiste nieliczne jest grono przyjaciół pańskich. Zawsze zresztą takie było. Bo przyjaźń Jezusowa, choć darmo dana, nie jest bezwarunkowa. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Chrystusowe przykazania w powszechnej opinii nie należą bynajmniej do łatwych i przyjemnych. Od to. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Przykra to perspektywa w oczach świata, który przede wszystkim chce być cool, cokolwiek to znaczy. A Jezus z całą pewnością i w całej gamie znaczeniowej tego słowa nie jest cool. I właśnie dlatego w naszych czasach krąg przyjaciół Pana dramatycznie się kurczy. Nie od dzisiaj zresztą. Już 66 lat temu ojciec święty Pius XII ubolewał na kartach encykliki Invictus Atletae Christi ogłoszonej z okazji 300. rocznicy męczeństwa świętego Andrzeja Boboli, iż w niejednym kraju wiara katolicka już to omdlewa i podupada, już to prawie zupełnie wygasa. Nauka Ewangelii niemałej liczbie ludzi jest nieznana, u innych zaś co gorsza. Spotyka się z zupełnym odrzuceniem. Jako całkowicie obca tym, którzy, idąc z postępem czasu, urabiają sobie przekonanie, że na Ziemi bez Boga, czyli przez własny rozum i przez własne siły, wszystko, czym żyją i przez co działają, posiąść mogą własną mocą, podbijając pod własną wolę i władzę wszystkie pierwiastki i żywioły tej Ziemi. Inni znów do tego dążą, żeby z dusz ludzi prostych i nieuczonych albo też takich, którzy już dotknięci są zarazą błędów, wyrwać do ostatka tę wiarę chrześcijańską, która dla rzeszy ubogich jest w tym śmiertelnym życiu jedyną pociechą. I w tym celu zwodzą ich obietnicami jakiegoś nadzwyczajnego szczęścia, które w ziemskim wygnaniu jest dla nas zupełnie niedostępne. Kto to wszystko roztropnie rozważy, pisze dalej papież, Łatwo zda sobie sprawę, czemu Andrzej Bobola chętnie i mężnie podjął tyle prac i tyle cierpień, żeby wśród swych ziomków zachować nienaruszoną wiarę, a obyczaje ich na takie pokusy i niebezpieczeństwa narażone od zgubnych podstępów obronić i niezmordowanie według zasad chrześcijańskiej cnoty urobić. Święty Andrzej Bobola bezsprzecznie należy do grona najwierniejszych przyjaciół pana. Kiedy usłyszał, pójść za mną, co Chrystus Król rozkazał nie tylko Szymonowi Piotrowi nad Morzem Tyberiackim, ale od wieków przykazuje niezliczonej armii chrześcijan. Doskonale wiedział, co ma czynić. I nie tylko zresztą on, ale każdy, kto chce ruszyć drogą mistrza z Nazaretu. Niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Tylko w poniżeniu, tylko w opuszczeniu, tylko w cierpieniu testuje się prawdziwą przyjaźń. Nie bez przyczyny starożytni Rzymianie mawiali, amicus certus in re incerta cernitur. Co my od wieków za nimi powtarzamy, zazwyczaj nieświadomi antycznego pochodzenia przysłowia, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Kto chce być prawdziwym przyjacielem Chrystusa, ten musi nastawić się na biedę, znój, pot, łzy, ból i krew. W sumie więc nie dziwi znikoma liczebność tej grupy. A jeżeli jesteśmy ostatnimi przyjaciółmi pana, czy poskąpimy mu przyjaźni?